młodszy o prawie 6 lat ode mnie. Z tym samochodem, mianowicie ta historia z tym samochodem. Muszę dodać tyle, że tak ogólnie, że to ja przecierałem ścieżki, jeżeli chodzi o samochód i używanie jego. No, używanie, nie chcę powiedzieć podkradanie tego samochodu, ale w każdym razie po tych doświadczeniach ze mną ojciec chyba nabrał troszkę dystansu do tej sprawy. Może uznał, że nastolatek musi jakoś tam się spełnić, więc myślę, że ty miałeś lepiej, było łatwiej troszeczkę pod tym. Ja miałem trudniej. Trzeba byłoby powiedzieć, co to był za samochód. To był duży Fiat 125P. Ale później był mały Fiat. Później był mały. Mama go sprzedała i do restauratora mówi. Poszedłem do pleca, żona sprzedała samochód. Tak sobie to przypomniałem. Ale to szczegóły może już Państwu oszczędzę. W każdym razie, co chciałem powiedzieć. Ja może powiem coś o tych książkach obydwu. O tej pierwszej takiej książce solidnej. I o tej, która jest no takim troszeczkę streszczeniem tej pierwszej książki. Chcę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat życia śmiało można zaryzykować twierdzenie, że napisanie tych książek to był cel ojca życia. Ostatnich, nie wiem, musiałbym policzyć w tej chwili 10, może troszkę mniej lat. To był wyraźnie cel jego życia. Pewnie złożyło się na to wiele przyczyn. Sądzę, że człowiek w wieku 80 plus lat staje przed takim dylematem, co robić w życiu dalej. Myślę, że nie wszyscy sobie z tym umieją poradzić, a ojciec sobie poradził w typowy dla niego sposób, moim zdaniem wspaniały sposób. I to chyba się z tym wszyscy zgodzimy. Prawda? Postanowił napisać, wracając pamięcią do przeszłości, nawet tej bardzo dalekiej przeszłości, postanowił opisać swoje dzieje i no mało tego, że opisać, to jeszcze je wydać. To bardzo duże przedsięwzięcie, prawda? To chyba jest jasne i ojciec w wieku 80 plus zmagał się z tym długi czas i odniósł, to możemy powiedzieć, odniósł sukces. Wydał dwie książki, które są interesujące. Niemniej oceniać oczywiście, jestem może trochę tutaj stronniczy, ale słyszałem to z wielu opinii ludzi z mojego pokolenia, młodszych ludzi, najróżniejszych osób, które miały kontakt, zwłaszcza z pierwszą, no nie mówię o tej, bo to jest świeża rzecz, które miały kontakt z pierwszą książką, że ona jest naprawdę ciekawa i no, wielowątkowa, pod wieloma względami jest pozycją no, wręcz pasjonującą. Bardzo dużo było takich głosów. I to jest ten drugi, może troszkę mniejszy cel, ale ojciec w dalszym ciągu jest aktywny i to jest wspaniałe, że stawia sobie takie cele i je realizuje. No coś, co naprawdę nie jest proste. Także chyba ja osobiście mam wielki szacunek dla ojca, że tak to sobie układa. Jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć. On dotyczy tego sportu, o którym tutaj mówiłeś. Ojciec rzeczywiście zawsze był niesłychanie aktywny. Pamiętam z dzieciństwa jeszcze, jak rodzice organizowali pierwsze wyjazdy zagraniczne. Było ich niewiele, tych wyjazdów. Każdy, to było bardzo trudne przecież. Każdy z tych wyjazdów mam dobrze w pamięci. Jak ojciec chciał wszystko w tym obcym, danym kraju chłonąć. I to w sposób, który na przykład według mojej mamy często był nie do zaakceptowania. No bo to były zawsze wakacje, czyli lato, w krajach południowej Europy oczywiście gorąco strasznie. Dziecko, małe dzieci, mój brat, ja. No nie zawsze to było łatwe do wytrzymania. Ojciec miał niespożytą energię i tutaj jeżeli chodzi o właśnie poznawanie, myślę, to w ogóle można w szerszym kontekście potraktować, takie otwarcie na świat. To ojciec zawsze był otwarty w
360 stopni. I zawsze wykazywał w tym względzie niesłychaną aktywność. Ale chciałem też powiedzieć o aktywności jego w latach ostatnich, no może nie tych zupełnie ostatnich, ale troszeczkę wcześniej. Otóż jeżeli chodzi o nasze, moje już rodziny, wyprawy zimowe na narty, to ojciec był wiele razy naszym towarzyszem w wyjazdach, no chociażby zagranicznych, do Austrii, do Czech, do Słowacji. Musiałbym policzyć, ile to było lat temu, ale nie tak dawno temu. Wspaniałym kompanem, tak samo jak był wspaniałym kompanem jeszcze niedawno na wszystkich spływach kajakowych, które my organizujemy, no głównie przez moją żonę, bo moja żona jest od dziecka do tego szkolona. Także co roku jakąś rzeką spływamy i z tych rzek ojciec policzył ostatnio kilkanaście, już nie pamiętam dokładnie, ale kilkanaście rzek razem z nami przewiosłował. Przy czym no zawsze troszeczkę szerszym gronie płyniemy, tam jeszcze jacyś nasi znajomi. I ojciec no jest wspaniałym kompanem rzeczywiście. Zawsze się w tą naszą, no bądź co bądź, to jest różnica pokolenia dwóch, bo nasze dzieci, zawsze się wspaniale adaptował i zawsze był no, taką duszą tych wypraw, zarówno narciarskich, jak i szczególnie bym powiedział kajakowych. I proszę mi wierzyć, że wielu moich znajomych, którzy często pływają z nami, mówiło, że no nie wyobrażają sobie, jak można spływ kajakowy kolejny zrobić bez ojca. No ale wtedy przyszedł taki czas, że już nie można było. Różne względy, troszkę względy bezpieczeństwa. No. To jednak jest pobyt na wodzie cały czas. Ale z psem. Zawsze z psem, tak. Zawsze z psem. Zawsze z psem. I znowu tutaj. To nawet nie jest moja opinia, ale opinia mojego środowiska, moich znajomych, kolegów, koleżanek. Ojciec jest bardzo szanowanym i lubianym, powiedziałbym wręcz kochanym kompanem wielu ludzi z mojego kolegi do dzisiaj. Ja już nie chcę wspomnieć o tym, ile wczoraj odebrałem telefonów właśnie od moich znajomych, którzy dowiedzieli się, że ojciec wylądował w szpitalu. Wczoraj, dzisiaj, to chyba też świadczy. Warto chyba tutaj jeszcze dodać, że ojciec uczestnicząc w wielu wyjazdach służbowych, zagranicznych, miał taką ambicję zaliczyć, jakby to powiedzieć, rzeki, w których miejscach bywał i musiał koniecznie do tej rzeki wejść i zrobić sobie zdjęcie. Także to też tak, pamiętam zdjęcie z zachodniego wybrzeża USA, ale tam już na troszkę bardziej na północy, już tylko gdzie, chyba na północy San Francisco, gdzie woda twierdzi miała 6 stopni, ale ojciec musiał tam dopływać sobie. Tak, zachęcamy, może pani Hania nam coś opowie. Ja mogę powiedzieć, ale to wszystko będzie z dalekiej przyszłości. No to tym bardziej zamieniamy się w słuch. Ale poddaliśmy się zadanie. Witamy jeszcze, przepraszam pani Hanno. Pani Hanno, ja podam krzesełko i proszę podejść tutaj. Będzie lepiej. Ja go ustąpię. Nie, proszę siedzieć. Doszedł do nas pan Siciński. Dobrze. I pan Saj. Panie Piotrze, bardzo proszę.